Ale ktoś, kto twierdzi, że te trzy dziewki, które przyszły do pasterza, czyli trzy boginie, tak Helena w to wierzy, trzy boginie się ze sobą pożarły, jest głupi. Drodzy Państwo, w Teatrze Lalki Aktora w Opolu, oprócz nowej premiery, piękny jubileusz. Jubileusz pracy aktorskiej, 25 lat na scenie Aleksandra Mikołajczyk. Pani Aleksandro, kiedy 25 lat temu decydowała się Pani na ten zawód, co stało za tą decyzją? No właśnie historia jest taka, że ja się w ogóle nie decydowałam na to. Ja skończyłam tutaj studium animacji kulturalnej i właściwie to, że pracuję w teatrze, jest zbiegiem różnych okoliczności. Mieliśmy tutaj premierę naszego spektaklu, który powstał w studium w reżyserii Sławka Kuligowskiego. Potem miałam zajęcia z Jankiem Hrabołem, który mnie zaraził trochę tym teatrem formy, był moim promotorem. I po tej, nie wiem czy po tej premierze, czy przed tą premierą, jakoś kiedyś zaczęłam rozmawiać z dyrektorem, nie wiedząc, że jest dyrektorem, myślałam, że to jest aktor. I tak od słowa do słowa, pogadaliśmy o teatrze chyba za 2 godziny, po czym mówię, wiesz, może kiedyś bym do ciebie przyszła na jakąś adepturę. Mówię, dobra, to przyjdź, ale to była taka zupełnie niezobowiązująca rozmowa. Po czym po pół roku, jak już skończyłam tutaj studium, wyjechałam do Wrocławia, przyjechałam tutaj spotkać się z przyjaciółmi w teatrze, tu jeszcze nadal funkcjonował klub, no i spotkałam dyrektora. Mówię, wiesz co, bo ja mam do zrobienia zastępstwo, bardzo szybko, ja po prostu potrzebuję aktorki na już. Wiesz co, nie wiem, ja już tam we Wrocławiu mam swoje rzeczy. No mówię, to dzwonimy się. No i dzwoniliśmy się za tydzień. Okazało się, że Krystian już przyjął Agnieszkę Zyskowską. Mówię, wiesz, to ja już właściwie nie potrzebuję aktorki. Ja mówię, no to dobrze, no. Ale przyjechałam na festiwal miesiąc później. I on tak chodzi. Mówi, wiesz co, ja potrzebuję 2 aktorek, bo mam do zrobienia 2 zastępstwa w 1 tygodniu. Może byś się jednak zgodziła. No dobra. No i tak zostałam aktorką. To był taki moment, w którym powiedziałaś sobie, wow, to jest to, co rzeczywiście jest tej pracy magicznego, że było to takie apogeum. I co jest tym motorem do pracy cały czas, bo aktorstwo to jest ta rzecz, która codziennie właściwie daje coś innego. To jest inny warsztat, to jest inny tekst, to jest inny reżyser. Motorem dla mnie są wyzwania. Ja kocham wyzwania, kocham pracę z różnymi ludźmi, kocham różne techniki aktorskie, bo to daje ciągły rozwój. Przez pierwsze parę lat w tym teatrze już taki panował tutaj żart, że koleżanka znowu źle obsadzona, ponieważ mam bardzo specyficzne warunki sceniczne, jestem bardzo wysoka, bardzo szczupła, więc dostawałam takie dziwne role, a chciałam wtedy grać tak zwane królewny, jak wszystkie dziewczyny w wieku 21 lat, a pierwszą królewnę zagram, bo ja miałam 30 i to nie taką klasyczną. I wtedy bardzo nad tym bolałam, bo grałam jakichś starych facetów, jakieś no takie naprawdę rzeczy, które były bardzo daleko od mojego amplua. Ale teraz sobie myślę, że to była najlepsza szkoła aktorska, bo dzisiaj po tych doświadczeniach nie boję się niczego. Kto mówi, grasz faceta, proszę bardzo, grasz, nie wiem, starą czarownicę, proszę bardzo, jakby nie boję się tych wyzwań. Także to była bardzo dobra szkoła, która mi daje teraz takie poczucie wolności w tym, że nie muszę się zamykać tylko w tym takim swoim bardzo określonym amplua, nie jestem zaszufladkowana, nie gram tylko, nie wiem, czarownic, albo tylko królewienek, albo tylko jakichś postaci lirycznych, albo tylko dramatycznych mocno, że to jest bardzo zróżnicowane przez całą moją karierę i to też jest taki fajny napęd do pracy, bo cały czas poszerzam swoje horyzonty aktorskie. A aktor i lalka, jak patrzysz na tę pracę? Wiesz co, ja w ogóle teatr lalek traktuję bardzo szeroko, jako szeroko pojęty teatr formy. Ja paradoksalnie nie miałam zbyt wielu okazji do grania lalką jako taką, przynajmniej klasyczną lalką. Zagrałam może parę razy tutaj w teatrze, ale jak już mówiłam gdzieś w jednym z poprzednich wywiadów, że ja po prostu swoje ciało traktuję jak formę. I my wszyscy tak myślimy o swoim ciele w teatrze lalek, inaczej trochę niż w teatrze dramatycznym. Więc jakby ciało też może być formą i teatr lalek można budować też przez ciało. Po prostu chodzi o to, że on jest bardziej formalny, że jakby naszą pracę często zaczynamy właśnie od ciała. Porozmawiajmy chwilę o spektaklu, w którym teraz grasz. To też chyba taka nowa forma, nowa inspiracja, nowe doznania? Przede wszystkim jest to wspaniała praca. Każde nowe przedstawienie jest czymś nowym doświadczeniem. Natomiast praca z dziewczynami tutaj, z młodymi kobietami, wspaniałymi realizatorkami, wspaniałymi, podkreślę to, bo dzisiaj właśnie mówiłam Ani w przerwie, że ja nie pamiętam, kiedy miałam aż tak duży komfort w pracy. Tak dużo zrozumienia, tak dużo pięknego kompromisu i to jest pewnego rodzaju nowe doświadczenie faktycznie, że czuję się tutaj
bardzo bezpiecznie z nimi w tej przestrzeni, więc nic lepszego nie mogło mi się trafić na moje 25-lecie. Kiedy dowiedziałam się, że Ania, to jest Ani jakby projekt, ona złożyła ten projekt, dostała pieniądze z ministerstwa, powiedziała, napisałam dla ciebie rolę. To byłam przeszczęśliwa, bo no, to się rzadko zdarza. Więc taka Sandra od razu była taka moja, bo była napisana przez moją przyjaciółkę dla mnie, bo my się prywatnie przyjaźnimy, co też na pewno pomaga, ale też pewnie jest przeszkodą. No właśnie, czasem to jednak te bliskie takie związki i kontakty nie są wcale pomocą. Trochę się tego bałam, nie bardzo, bo znam Anię. Ania jest po prostu osobą bardzo spokojną, bardzo stonowaną. Masz inny charakter. Ja, wiesz co, ja mam trochę inny charakter. Jestem bardziej impulsywna, ale jeżeli z drugiej strony dostaję spokój i zrozumienie, to z mojej strony płynie to samo jakby. Także trochę się bałam, że będzie na przykład mi mówić, że coś jest dobrze, a ja wiem, że nie jest dobrze, że to będzie takie przyjacielskie, ale nie, zupełnie się tutaj pomyliłam. Anka była bardzo konkretna, bardzo konkretnie wiedziała, czego chce, ale też dużo rozmawiałyśmy, że jeżeli coś mi nie pasowało, to po prostu otwarcie, wiem, że jej mogę otwarcie o tym powiedzieć. Siadałyśmy, przegadywałyśmy to i szukałyśmy tego punktu, który zadowoli nas obie jakby i będzie najlepszy dla spektaklu. A dużo zmieniło się w tej roli od momentu, kiedy przeczytałaś scenariusz, a kiedy on w ostatnim momencie na próbie generalnej się pojawił? Wiesz co, dużo, dużo. Ja generalnie, ja zrozumiałam dosyć szybko tę postać, ale wystartowałyśmy z zupełnie innego punktu. A wylądowałam w zupełnie innym punkcie. Tyle mogę powiedzieć, nie zdradzając jakby kuchni do końca, ale ona przeszła... Kassandra czyli ewoluowała. Kassandra przeszła ogromną przemianę. Tak, tak, tak. Wracając do twojej pracy, dla niektórych aktorstwo to jest to, co widzimy my na scenie. Tak naprawdę to jest codzienne, jak my też dziennikarze powiadamy, przychodzenie na zakład pracy. Tak, to jest fabryka. Dokładnie, idziemy do fabryki. Tak się śmiejemy czasem, szczególnie mamy taki okres, że gramy bardzo, bardzo wiele spektakli. I na przykład gramy podwójnie, znaczy 9-11, no bo to jest nasz taki stały system pracy i gramy to przez dłuższy czas, no to no faktycznie robi się to pewnego rodzaju, no taką pracą w biurze. Ale nigdy do końca tak nie jest oczywiście, bo zawsze pracujemy na emocjach i te emocje niezależnie od tego, czy to jest 9 rano, oczywiście, że jest to trudniejsze do uzyskania. Czy to jest 11, czy to jest granie popołudniowe, czy raz w tygodniu, czy 5 razy w tygodniu, to staramy się jednak trzymać ten poziom. Oczywiście trudno nie pytać aktora o te sceny, które są tak zwanymi wpadkami i te, które są wspaniałymi radościami. Co gdyby przez te 25 lat tak błyskawicznie przelecieć językiem filmowym, co byś powiedziała naszym widzom, co zostało zapamiętane, coś, co cię rzeczywiście mocno, mocno zdeprymowało czy zdenerwowało, a coś, co pamiętasz jako niesamowicie zabawny epizod w tym swoim aktorskim życiu? Czy zabawnych epizodów mnóstwo. Jest taki jeden, ale będę kleła. To będziemy robić tit. Dobrze. Graliśmy Królową Śniegu, ale nie to z zeszłego sezonu, tylko 20 lat temu, czy tam nawet dalej. Z Zygmuntem Babiakiem byliśmy diabłami, którzy tam szaleli po proscenium i w pierwszym rzędzie siedziały takie dzieciaki, może 5-6 lat. I była taka dziewczynka, która bardzo mocno była zaangażowana w to i widziałam, jak rośnie w niej złość. No i tak trochę specjalnie zaczęliśmy, tak się mówi, podgrywać na nią. I ona w pewnym momencie nie wytrzymała. Wstała i powiedziała, s***ać diabły! No i to było... No i co mogę... No jak zareagowaliście? No, byliśmy, że tak powiem, po aktorsku mówiąc, zgotowani, ale jakoś to dograliśmy do końca, ale przyznaję, popłakałam się ze śmiechu. No i takich sytuacji było dużo, ja teraz nie pamiętam już tak konkretnie, bo one, szczególnie przy dzieciakach, one się po prostu zdarzają. No, kiedyś zostałam uderzona przez dziecko, które się wystraszyło, bo zjeżdżaliśmy na takich linach z galerii i dzieci były bardzo tym zaskoczone i od razu szliśmy do nich tam. I on był tak zaskoczony, że zobaczył mnie i po prostu zamachnął się na mnie i prawie dostałam w twarz, no uchyliłam się. Także takich sytuacji było bardzo, bardzo dużo. No poza tym koledzy robią żarty, koledzy techniczni robią żarty, no bywało dużo zabawnych sytuacji. Natomiast są takie momenty, kiedy w tym życiu scenicznym powiedziałabyś sobie nie dam rady, bo jednak aktorstwo jest niezwykle trudnym tworzywem do przełożenia. Nigdy nie pomyślałam, że chciałabym z tego zrezygnować. Nawet jak były najtrudniejsze sytuacje, taką dla mnie krańcową sytuacją była na przykład sytuacja przy dziadach, kiedy byłam
tak wykończona fizycznie, że przypłaciłam to zdrowiem, ale nigdy, ale nie pomyślałabym o tym, że mogłabym z tego zrezygnować. Nie wyobrażam sobie tego. No to na koniec nie mogę cię nie zapytać zatem, czy gdybyś miała teraz przekazać tym, którzy wchodzą na aktorską ścieżkę, swoje credo i motto, takie życiowe aktorskie? Nie mam żadnego credo i motto. Po prostu jeśli chcesz to robić, musisz wiedzieć, że chcesz to robić. I jeżeli chcesz to robić, to to rób. Tyle. Aleksandra Mikołajczyk, 25 lat pracy scenicznej, w tym ogromna liczba spektakli na deskach Opolskiego Teatru Lalki i aktora moim Państwa gościem. Pani Aleksandro, to zatem następnych lat co najmniej 25 na scenie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki, dzięki. Proszę Państwa, to nie było byle jabłko. Jabłko, jabłko. Komu jabłko?